Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na kolejny odcinek z Pacific Drive. Moja fura wygląda już coraz lepiej. Brakuje mi tylko jakiegoś fajnego koła, mam tutaj zapasowe. Ale już nie jest źle i chyba możemy ruszać dalej. Otwieramy, wsiadamy i ruszamy. Zobaczmy. Jesteśmy blisko celu naszej podróży. Odpalamy, jedziemy. Pełny zbiornik, dopiero co tankowaliśmy w tej stacji. Jest ładna pogoda, czego więcej chcieć? Oberwał trochę samochód przy różnych anomaliach, które mijaliśmy do tej pory. Ale łatwo możemy sobie stworzyć rzeczy do naprawy. Tam mamy jakieś wystające bloki z ziemi. Raczej wolałbym uniknąć tego gościa, który jest przed nami, więc... Chyba nie powinniśmy jechać pod nim. Mam takie przeczucie. A z kolei jeżdżenie po offroadach sprawia, że samochód też nam się niszczy dość mocno. Trzeba to mieć na oku. Naprawimy go gdzieś tam kiedyś w domu, albo jak będzie mocno uszkodzony. Patrz, on obrywa za każdym razem, jak coś zniszczymy, okej. I chyba jak jedziemy szybko po wertepach, też się nie najlepiej z tym czuje to auto. Zwłaszcza jak mamy jedno koło zapasowe. Z twardym jakąś gumą, nawet to nie jest opona. A jadę dobrze. Tak, jedziemy teraz do stacji radiowej. Tam musimy ogarnąć jakieś rzeczy. Tu widzę, że jest koło, ale chyba też zapasowe. Chyba muszę takie rzeczy robić na podnośniku właśnie. Chociaż nie, teraz też mogę to robić, okej. No to chodźmy do bagażnika na chwilę. I zobaczmy, czy dam radę stworzyć oponę. A raczej koło. No tutaj mamy właśnie możliwość zrobienia spare tire. Na tym mi nie zależy. Mi zależy na takim pełnoprawnym kole. Właśnie uderzyłem się, wiesz, tą klapą bagażnika w głowę. What the hell? Zobaczmy. Tutaj chyba jest pokazana temperatura? Nie wiem. W sumie widzę, że akumulator chyba też cierpi powoli. I tu nam się trochę samochód ubrudził. Znaczy, zniszczył. I tak. Kolejny wrak, ale nie, to nie wrak, to jest bariera, okej. Ale tu już nie będziemy i tak zatrzymywać. Idziemy prosto do celu, bo to będzie właściwie pierwsze moje takie główne zadanie, które zrobię, więc... Więc tak, jesteśmy na miejscu. Za każdym razem gaszę samochód, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wydaje mi się, że dobrze, no bo wtedy chyba nie palimy niepotrzebnie paliwa, prawda? The instability is ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my Arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the Arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the Arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Mogliby dodać chociaż kinowe tłumaczenie, prawda? Bo czasami faktycznie ten język techniczny nie jest taki zrozumiały dla mnie. Tu mamy jedną rzecz. Mamy pokazaną drogę na przykład, która jest taka bardziej, no, offroadowa. Taka poszarpana jest na mapce, nie? To pojedźmy sobie w to pierwsze wyznaczone miejsce. Cyk. I let's go. No to kawał drogi do przejechania tak naprawdę. Moglibyśmy pojechać na przełaj, ale podejrzewam, że źle by się to skończyło. Tutaj nie da się? No dobra, tu się trochę auto uszkodziło, okej. Ale chyba nie na tyle, żebyśmy nie dali rady tego naprawić, więc poradzimy sobie. Ciężko się tu jedzie, samochód tak, wiesz, rzuca lewo, prawo. Tu mamy jakieś rzeczy. Ale na razie jedźmy do celu, już niedaleko mamy. Co tam będzie?
O, kurde, i znowu jest to urządzenie dziwne takie. Arc device to map duplicate the launch site. Kurde, znowu na biegu zostawiłem. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. I rozumiem, że jak my to wyciągamy, to ta okolica się destabilizuje, tak? Dobra, i teraz możemy sobie to w końcu założyć do auta. Okej, to ma sens. A ja jedną tą rzecz zostawiłem tam za sobą, kurde. To wspaniale. I wiesz, wtedy nie mogłem tego zabrać, bo jeszcze nie miałem odblokowanego tego zadania. No lera, dobra. Zapraszamy. Wow! Wow! Zdupczam stąd, ty. Tak, teraz się zaczęły pojawiać tutaj te anomalie, bo zabrałem ten taki stabilizator jakby. Ole dziwne. Dobra, jedźmy do następnego miejsca. I zdaje się, że to będzie gdzieś tutaj na dole bardziej. Jak się zatrzymamy przy następnym miejscu, to będzie trzeba ponaprawiać furę. Ej, no ale ją wrzuca, ja tak nie skręcam, to on tak skręca na lewo i prawo czasami. Przecież wiem, jak się kieruje samochodem chyba. Okej, okay. Myślę, że lepiej w te latające głazy nie wjeżdżać. I tutaj widzimy, że jest kolejny ten stabilizator. Dobra. Teraz sobie. Co? I wrzucamy to do auta. To jakieś większe było, tak? Rozumiem. Czyli możemy bardziej naładowane te rzeczy. Ojej. Zbierać albo mniej. Moje auto, kurde. Chyba niepotrzebnie tu przychodziłem. O, żeż, tu jest jakiś ziomek. Dobra, uciekajmy stąd. No to uciekamy, 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 uciekamy. Okej. Dobra. Chyba git, ale furę już na pewno trzeba będzie naprawić za moment. Bo jest źle. Koła są jeszcze w porządku, tylko karoseria nie bardzo już. Okej, tu mamy następne urządzenie. Hamujemy. No i bierzemy się za tą naprawę. Czekaj, to zgaszę silnik może. Cyk. Tutaj prawie cały ten błotnik rozwalony. Na szczęście zareagujemy szybko i wszystko będzie w porządku. Okej, i... Jak tam koła? Tego to nawet nie chcę naprawiać. Będziemy je wymieniać to na coś lepszego później. Prawdopodobnie dlatego tak samochód źle mi się prowadzi. Przez tamto koło. Ono nie pasuje mi do tego auta. Dobra, zamykamy tył. Odpalamy furę. Zabieramy tą rzecz. Tam chyba dalej nie będziemy mogli przejechać. Będziemy przygotowani do ucieczki w razie czego. O, a czemu ja te drzwi mam takie zepsute? Po to się, wiesz, wszystko szuka po tej mapie, nie? Żeby mieć potem części do naprawy. Zabieramy, okej. Okay. Ładujemy to szybko tu. Zamykamy drzwi.
Uciekamy. Znowu to samo. Wow, tu się cały asfalt podniósł. O nie. Emergency teleporter. Teleport location. A nie dam rady tego. O. A, okej. Dobra, to ma sens. Co dalej my tu mamy? Czekaj. Musimy w jakieś bezpieczne miejsce się usunąć najlepiej. Bo tutaj ten ziomek już lata. Samochód znowu mocno uszkodzony. Kurde, tu to chwilę trzeba go naprawiać. Zobaczmy. You see that glowing pillar into the sky? Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Aha, okej. Okay. No to jedźmy tam. Musiałem trochę odjechać od tego miejsca, żeby móc to uruchomić jakby. Ale już jest wszystko dobrze i powinienem raczej przeżyć. Zobaczmy. No nie wiem co to będzie. Ale nie wygląda dobrze. Samochód powiedział, że wszystko jest w porządku, więc... W sumie ten samochód też jest anomalią, tak by the way. Uwaga. O! Okej. Chyba wszystko gotowe. Podróż zaliczona. Samochód czuje się nie najlepiej, ale nie ma tragedii. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there've been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made... No to wspaniale. That's the beauty of the gateway. Aha. With all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. Okay. We clear? No, powiem ci, ciekawie. Dobra, naprawiamy sobie tutaj. Tu mamy do naprawienia... Dobrze. Okej. Okay. Teraz mam już normalne koło, ale z przodu jeszcze jest chyba zapasowe, tak. To są zapasowe takie gówniane koła. Muszę je powymieniać na normalne. Na razie mam 3. Myślałem, że mam wszystkie dobre. A tu się okazuje, że jednak nie. Dobra. To rzucamy sobie tu i zdaje się, że wiem jak się dostać tutaj. Tak jest. Teraz mam dostęp do większej części garażu. Mogę tu wszystko pootwierać w końcu. O kurczę, tu jest jakiś fabrykator czegoś tam. O, tu jest właśnie, fabrykator station. Tu chyba możemy tworzyć jakieś różne elementy, ale patrz ile tego jest. Co tu się nam jeszcze odkryło? Ta gra jest tak dziwna jak Death Stranding. Całe szczęście deszcz nie może nas skrzywdzić. Bo tam mógł oczywiście. Okej, garaż jest takim bezpiecznym miejscem, gdzie możemy wszystko sobie ładnie naprawić. Ciekawy jestem, czy samochód... Jak to włączymy charging station, to... Samochód nam się w 100% naprawi sam? Nie, musimy go chyba... polizać tym, nie? Żeby to zadziałało. Ciekawe, to się napełnia do końca, jak tak raz makniemy tą farbą. Chyba tak. I tylne drzwi. Dobra, pacnięte. Samochód wygląda w porządku. Tutaj pokazane są drzwi w kiepskim stanie, to znaczy nie do końca chyba pasujące do auta czy coś. Sporo żeśmy poznajdowali różnych części, a teraz może zobaczmy tutaj. Antenna with the fabricator station in the back room. Ok, teraz możemy sobie stworzyć antenę, tak? I ta antena zrobiła nam się tutaj.
No to zabieramy. I możemy sobie to zainstalować na aucie, czy na garażu, okej. Okay. To teraz jak tam wejść? Tutaj też coś mamy dziwnego, a co to? O! Okej, okay. Ja myślałem, że to jest jakieś urządzenie do, wiesz, tworzenia czegoś, nie? A to po prostu... O! Spare tire. A, są jakieś rzeczy, okej. Okay. A to po prostu wyciąga wszystkie jakieś tam graty i tworzy z tego jakieś randomowe sprawy. Spoko. Dobra, musimy tam wejść na górę. O, jest wejście. Spoko. No to wchodzimy. Zobaczmy. Instalujemy. O, uuu, jakie duże. Ej, fajnie. Fajnie to wygląda. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Nice. Install handbrake. W sumie, jak dałem sobie w tryb parkingowy, no to skrzynią sobie zawsze hamowaliśmy, nie? Lamperty, tu są fajne rzeczy. A co to jest? Odkurzacz ręczny. Okej. Okay. No, zaczynamy się tu rozpędzać. Gdzie to instalujemy? Tutaj, tak? Instalujemy. Zmodyfikowany samochód, super. I co w środku? Mamy teraz ten hamulec. Tutaj są te rzeczy, a tu? O! Co to za animacja? What the hell? Za każdym razem tu się jakieś losowe rzeczy pokazują w tym, okej. Okay. No dobrze. Change ability. Okej. Okay. Faktycznie możemy używać hamulca ręcznego jako do driftowania, wiesz. I mogę ale dziwne. Możemy tu zadriftować przed anomalią i tą anomalię jakoś tam zaskoczyć? Nie rozumiem, dziwne. No nie wiem, no tak to ma wyglądać chyba. Dobra. Wiesz co, nie wiem jak to... O, a co nam się tu pojawiło? Uhuhu. Cyk. Cyk. I cyk, to teraz będę mógł tamtym wciągnąć, zdaje się. Tak. Żeby nie musieć tego samemu zbierać. To takie useless trochę, nie? Urządzenie. No bo zajmuje miejsce w ekwipunku, a w sumie niewiele daje. Fajnie, że mamy to złomowisko, to dużo rzeczy tutaj poznajdujemy. Chyba, że będzie można na przykład później jakoś rzucić, nie wiem, jakiś granat i ten granat będzie rozkładał te wszystkie elementy tutaj na części pierwsze i wtedy ten odkurzacz może przynieść jakąś korzyść, a tak to... No nie widzę tego. O, missing ingredients. Musimy gear zrobić i scrap metal. Mamy za mało scrap metal, potrzebujemy 35 sztuk. No i już zaczyna się taki typowy crafting. O, w sumie to możemy sobie chyba otworzyć, nie? O, właśnie. Nie widzę tu więcej wraków. Ale zdaje się, że z jakichś powodów to miejsce jest bezpieczne. No dobrze. Możemy zamknąć? Jasne. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Pacific Drive, a tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.